rozmiar ma znaczenie. I dziś wam to udowodnię. Na podstawie rozmiaru Ziemi. Co by było, gdyby nasza planeta była wielkości Słońca? Albo asteroidy z Małego Księcia? W Małym Księciu pojawiła się miniaturowa asteroida B612, posiadająca grawitację, powietrze oraz życie Małego Księcia, a potem piękną różę. Załóżmy więc, że ściskamy naszą planetę do tych rozmiarów, czyli że Ziemia ma promień długości 1,75 m. Gdybyśmy nie zmieniali masy naszej planety, zostawili ją taką, jaką jest teraz, to siła grawitacji na mikroziemi zmieniłaby Małego Księcia w pana Kleksa. Gęstość takiej mikroplanety byłaby za to zbliżona do gwiazdy neutronowej, a nie da się tego ukryć, jeżeli we wszechświecie coś jest podobne do gwiazdy neutronowej, to raczej nie nadaje się do życia. Gwiazdy neutronowe powstają po wybuchu supernowych. Łyżeczka takiej gwiazdy ma masę około 6 miliardów ton. Ich pole magnetyczne jest bilion razy silniejsze od słonecznego. By Ziemia wielkości asteroidy B612 była zdatna do życia, musimy zmniejszyć jej masę do 500 milionów ton. Wtedy grawitacja będzie zbliżona do ziemskiej. Stojąc na powierzchni takiej Ziemi, doświadczylibyśmy czegoś, co nazywa się siłami pływowymi. Planeta byłaby bardzo mała, ale miałaby stosunkowo wręcz gigantyczną masę. To oznacza, że części naszego ciała, które znajdowałyby się bliżej Ziemi, byłyby przyciągane dużo silniej niż te oddalone. Nasze stopy wydawałyby się znacznie cięższe niż głowa, bo grawitacja działałaby na nie mocniej je przyciągając. Gdyby jednak planeta o promieniu 1,75 m wam się znudziła, to nie mielibyście problemu z tym, żeby się z niej wydostać. Jeżeli potraficie zrobić wsad w koszykówce, to wystarczyłoby, że podskoczylibyście. Prawda jest taka, że chcielibyście się wyrwać z mikroziemi, bo nie byłoby na niej czym oddychać. I już tłumaczę dlaczego. Jeśli promień Ziemi miałby mieć 1,75 m, to musielibyśmy zmniejszyć ją 3 640 571 razy. Obecnie granica między Ziemią a kosmosem to około 100 km w pionie. Troposfera, czyli najniższa warstwa atmosfery, ta w której żyjemy i w której da się oddychać, sięga 10 km w górę. Gdy podzielimy to przez 3 miliony, po prostu poziom atmosfery byłby niższy niż poziom szkoły z TVP. Gdyby jednak zmniejszyć naszą planetę do rozmiarów Księżyca, sytuacja wyglądałaby nieco inaczej. Zmniejszylibyśmy ją około czterokrotnie. Powierzchnia takiej Ziemi byłaby mniejsza niż obecna Azja, ale zmieściłyby się na niej cztery Europy, albo lepiej, 121 Polsk, jedna koło drugiej. I byłaby to jedyna planeta z kartonu we wszechświecie. Jeśli zmniejszymy Ziemię czterokrotnie i jej masę również czterokrotnie, to grawitacja wzrośnie czterokrotnie. Możemy też pozostawić taką samą masę, jaką Ziemia ma teraz. Wtedy siła pola grawitacyjnego wzrośnie 16-krotnie. Wzrośnie też gęstość, ciśnienie wewnątrz jądra planety, ciśnienie atmosferyczne i sporo innych wskaźników. Na takiej planecie nie dałoby się stać ani oddychać. Możliwe, że zaczęłaby rozpadać się od środka. Także jeśli masz urządzenie do zmniejszania planet, to lepiej dobrze je skalibruj, bo inaczej popsujesz nam Ziemię. Tymczasem bierzmy się za powiększanie. Na początek o 5%. Promień Ziemi to 6371 km, czyli dodajemy Ziemi około 300 km. Drogi i mosty byłyby mocno uszkodzone. Wzrosłaby grawitacja, a ty ważyłbyś 5% więcej niż przed powiększeniem. Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mogliby się zaniepokoić. Ziemia przybliżałaby się do nich, ale też zwiększyłoby się natężenie pola grawitacyjnego, więc zmniejszałaby się orbita, po której krążyła dotąd stacja. Astronauci musieliby szybko się ewakuować, zanim weszliby w atmosferę. Ale my lecimy dalej. Powiększając Ziemię o połowę, o tyle samo wzrosłaby grawitacja. Jeżeli ważysz 70 kg, to na o połowę większej Ziemi ważyłbyś 105. To tak naprawdę dobra wiadomość, bo wszyscy wiemy, że nasza waga to miara tego, jak bardzo podobamy się planecie i że każdy kolejny kilogram to jeden punkt dla nas. Ale my to jedno. Co innego? Atmosfera. Jeśli atmosfera rozszerzałaby się wraz z Ziemią, to wzrosłoby ciśnienie przy powierzchni Ziemi. Można by spokojnie oddychać na wierzchołku Mount Everestu.
Gdyby jednak atmosfera nie zwiększała swojej objętości, ciśnienie zaczęłoby spadać. Powietrze byłoby tak rzadkie, że mielibyśmy problemy z oddychaniem nawet na poziomie morza. Z kolei, gdybyśmy powiększyli Ziemię dwukrotnie, to dwukrotnie wzrośnie siła grawitacji. Wszyscy, bez względu na dietę i na to, czy ostatnio robiliśmy masę, ważylibyśmy dwa razy więcej. Spacery, skoki, pompki wymagałyby dwa razy tyle energii. Wyobraź sobie wychodzenie po schodach z samym sobą na plecach i dwukrotnie cięższymi zakupami. Nawet siedząc, czułbyś, że grawitacja wgniata cię w fotel. Nie wspominając o uprawianiu sportu. Rzucanie piłki do kosza wymagałoby sporej siły, a strzelanie bramek główką odporności na ból. Istnieje szansa, że ratunku szukalibyśmy w wodzie. Mamy dwukrotnie większą siłę grawitacji, czyli ważymy dwa razy tyle, ile obecnie. Tymczasem nasze ciała w ogóle by się nie zmieniły. Wyporność wody mogłaby odciążyć nasze stawy oraz kości, a także mięśnie. Trudny los spotkałby też ptaki, które nie mogłyby wzbić się do lotu. Poza tym najwyższe drzewa zaczęłyby schnąć od korony. Dwa razy większe przyciąganie to dwa razy większa energia wymagana do przetransportowania wody z korzeni do korony. Z większą planetą i silniejszym polem grawitacyjnym Ziemia doświadczałaby też częstszych kolizji. Grawitacja Ziemi przyciągałaby więcej asteroid, które mogłyby spowodować Armagedon. Na szczęście nie spadłby na nas Księżyc. Dwukrotnie większa grawitacja nadal nie wystarczy, by przyciągnąć naszego satelitę. Ale jeszcze w tym odcinku Księżycowi na pewno się dostanie. I to dosyć mocno. Tymczasem, jeżeli ostatnio na siłowni zapomnieliście robić nóg, to raczej nie bierzcie się za powiększanie planety. Na pewno nie trzy razy, bo trzykrotnie większa Ziemia to trzy razy silniejsze pole grawitacyjne. Nawet najsilniejsi ludzie poruszaliby się z dużym wysiłkiem. Oddychanie byłoby utrudnione. Drzewa zapadałyby się pod swoim ciężarem, a ciśnienie wewnątrz Ziemi wzrosłoby tak, że dochodziłoby do większej liczby wybuchów wulkanów oraz trzęsień Ziemi. Gdyby Ziemię powiększyć pięciokrotnie, świat stałby się niezdatny do życia. Pięć razy większa grawitacja sprawiłaby, że nie mógłbyś oddychać. Serce nie byłoby w stanie przepompować krwi do twojego mózgu. Na Ziemi zostałyby tylko owady i zwierzęta morskie. Powiększając planetę dalej, na przykład 10 razy, ciśnienie jądra naszej planety by się zestaliło. Zniknęłoby pole magnetyczne. Tym samym stracilibyśmy ochronę przed promieniowaniem kosmicznym. Wysiadłyby wszystkie urządzenia elektroniczne, satelity oraz prąd. Naładowane cząstki promieniowania wlatywałyby w atmosferę i rozwalały DNA żywych istot. W miarę powiększania się naszej planety doprowadzilibyśmy też do rozpadu Księżyca. Po powiększeniu Ziemi ponad 15 razy siły grawitacji naszej planety odrywają po kawałku fragmenty naszego satelity. Te zaczynają orbitować wokół nas. Ziemia miałaby własne pierścienie, tak jak Saturn. Powiększając naszą planetę jeszcze bardziej, wciąż wzrastałaby grawitacja, a to oznacza, że ten pierścień wokół nas prędzej czy później stałby się deszczem meteorytów. Gdybyśmy jednak zostawili Ziemię w spokoju i pozwolili jej powiększać się samoistnie, to w pewnym momencie zapadłaby się w coś w rodzaju pyłowego białego karła albo gwiazdy neutronowej, a potem, gdyby masa wciąż wzrastała, w czarną dziurę. Wniosek? Żyjemy na optymalnej planecie. W kolejnym odcinku i wiesz, sprawdzę, co stałoby się z twoim ciałem, gdybyś niekontrolowanie zaczął zmieniać swój rozmiar. Od Ant-Mana po Pałac Kultury i Nauki. Karol Kania. Oglądałeś i wiesz. Subskrybuj.